Siema Andrzej, mały spacerek. Po raz kolejny. Zgadza się, po raz kolejny mały spacerek po Amsterdamie, ale dzisiaj strasznie zimno. Wieje strasznie. Od rana. Ale zresztą to codziennie, co drugi dzień taki są w ogóle akcje. No to dlatego, że to jest poniżej poziomu morza i wiesz, jednak powiem Ci szczerze, że to dosyć... dosyć często jest w Holandii, że wieje i pada. A latem też takie akcje są? W lecie też bywa, że są silne wiatry, no. Ale myślisz, że w Hamburgu no inaczej było? Że tam od morza tak samo. No, tam tak samo od tego. Trzy razy dziennie inna pogoda była. Rano wychodziłeś z parasolem, wieczorem wracałeś w koszulce. Także niczym... W tych kilku dniach w Amsterdamie, jak byś ocenił? Gdzie najlepiej Ci się żyło? Gdzie byłeś? A to nie da się tak ocenić. To nie da się tak ocenić i nie da się tak, wiesz, powiedzieć, kurde, gdzie jest najlepiej. Bardzo dużo ludzi bazuje na tym, że trafia gdzieś tam na początku swojej historii do jakiegoś miasta, nie? Mhm. Tam nauczy się chodzić, nauczy się, wiesz, funkcjonować, wie, gdzie co ogarnąć. I bardzo wiele osób wraca tam. Gdzieś wyjeżdża, gdzieś tam, wiesz, tam krążą sobie no, rozumiem. Ale wraca, bo ma sentyment, po prostu wie, jak tam się poruszać, wiesz? Ma przyzwyczajenia związane z tym miejscem. Wie, co, gdzie sposób, i jak. W ten sposób. Nie no, zgadza się. Ja też tak mam. Też wracasz do miejsc, gdzie no, wiesz, co i jak. Gdzieś tam przyjeżdżasz, jest ci ciężko, bo nie wiesz nie za bardzo, jak się, wiesz, poruszać. Wiesz, no ale kurwa, nie masz tego. Kurwa, no jeszcze nie masz tego obycia. To tu nie możesz załatwić sobie tego, zorganizować. Wracasz tam, gdzie ci jest łatwiej, gdzie znasz te ścieżki, nie? No zgadza się. No bo wiadomo, upraszczamy się, a nie utrudniamy. Ja też tak samo mam, ale nie jestem w stanie ci powiedzieć, gdzie jest najlepiej, gdzie jest najgorzej. Wszystko, każde miasto nie, no, ma. Chodzi mi bardziej i dobre jest ze strony, nie? No dokładnie, gdzie tobie, wiesz, było najłatwiej i najlepiej ci się żyło. Ale to zależy, co ty chcesz robić. Bo to jest też tak. No nie, no ogólnie dla ciebie samego. Kiedy dobrze się czułeś, bo okej, tu jest mi dobrze, mam wszystko pod ręką, nie wiem. To nie jest tak z tym, wiesz, dobrze pod ręką i... Dopasowujesz się do miejsca, w którym jesteś? Musisz. Okay. Musisz. Na tej zasadzie. No to teraz rozumiem, o co ci chodzi, że ciężko jest to porównać jedno miejsce z drugim. To zależy, się, co chcesz robić. Jedno dokładnie. Ma z tej strony lepiej, z drugiej coś tam ograniczone. Zawsze są plusy i minusy danego miejsca. Okej. No to rozumiem. Ja ci powiem, że w Hiszpanii jest lepiej. Kurwa, jak mi się tak samo tam nie za bardzo. No nie, bo to nowe miejsce, nie wiedziałeś co, gdzie, jak. Czy nowe miejsce, to już nie chodzi o to. Są ograniczenia, każde miasto ma jakieś ograniczenia i jakieś tam... No, musisz się do pewnych rzeczy przyzwyczaić. Niestety. Tak samo jak tutaj, nie? Też nie będziesz chodził, nie będziesz dar mordy, wiesz, tego kurwa, tej kurwa widzisz, jaki kolorowy ten świat jest, nie? No jak ja zaczął chodzić, drzeć mordę, no to bym mnie zamknie zaraz, nie? Tylko idę, nic nie słyszę, pierdolę, idę w stronę, rozumiesz? Żeby się nie rzucać w oczy, no rozumiem. Weź się tu nie rzucaj. Patrząc, że jaki zajebiony napis. Bóg cię woła, Jezus cię kocha. I to w centrum Amsterdamu koło dworca. W pogańskim kraju. Ci powiem, że to jest ewenement. Kojarzy mi się z zielonoświątkowcami. No tutaj jest bardzo dużo w Holandii. Bardzo dużo jest w Holandii zielonoświątkowców. Znaczy wiesz, ja tam akceptuję wszystkie wiary, swój pogląd mam na to, ale to nie o tym będziemy. Do kościoła chodziłeś? Nie. Za bajtla? Słuchaj, ja zostałem wychowany w rodzinie katolickiej, zostałem ochrzczony. Jak każdy katolik gdzieś tam chodziłem do tego kościoła, może tam później nie praktykowałem tego aż tak, ale wiesz jak to na wsiach w rodzina katolicka, nie? Zostajesz kurwa tam ochrzczony, wychowany. Jakoś, dostajesz, pokazują ci tą drogę, no. Jakoś trzeba, wiesz, że tam później kurwa się tam, wiesz, na swoją stronę, wiesz, gdzieś coś się popierdala, nie praktykowałeś czy coś, no ale jednak jesteś tym katolikiem, zostajesz ochrzczony, nie? No zostałeś wychowany. Nie da się tego jakoś tam... Bo nie poszedłem nigdzie, żeby mnie ochrzcili, kurde, gdzie indziej, nie wyrzekam się wiary, tylko... No nie, no. Życie po prostu toczy się dalej, nie? No właśnie, no. Nie, ja to doskonale rozumiem, ja też zostałem wychowany w katolickiej rodzinie. Zresztą Polska jest takim krajem, gdzie pokazują ci tę drogę jakoś,
wiesz, tam... Tak, no jest bardzo dużo, jednak bardzo duży jest procent tych katolików w Polsce, to się zgadza, no większość, jest to większość chyba ludzi. Faktycznie, może teraz jest inaczej, może tam inaczej podchodzą do tych spraw, ale wcześniej było tak, że no, z ojca na dziada... Dokładnie, szło przez całe pokolenia, no. I to szło do przodu, no. Jak to funkcjonowało, no. Dlatego nie mogę powiedzieć, że nie jestem katolikiem, no, bo jestem uszczony w tej wierze. No może głupie pytanie, Andrzej, ale w Boga wierzysz? A ateistą nie jestem, bo ja ateistą nie można być do końca. No w coś musisz wierzyć. No właśnie. To może tak, ale co, ale Bóg może, może tak, w co wierzy Hachment? Czeka na takich grunt chodzisz, co? Co wierzy Hachment? No, słuchaj, no może zaraz mi powiesz, ty słuchaj, bo ja chodziłem w turbanie albo nie wiem co, wiesz. Aż no. Tak cię dobrze nie znam, nie? Słuchaj. Wiesz, może tam masz coś takiego swojego, w co wierzysz, tak? Ty wierzysz? Tu i teraz. Ty wierzysz? Ja powiem ci tak, no coś tam musi być dalej, bo... No każdy w coś wierzy. Ja też chociaż wierzę. Wiesz... Może nie do końca chcę o tym opowiadać, bo ktoś powie, no to jest ta świr, idiota, nie? Czemu? To jest twój pogląd, Andrzej. To jest moje zdanie. Dokładnie, i to jest twoje zdanie i za nim powinieneś stać, byku, bo ty tak uważasz i to jest twoje zdanie na ten temat, wiesz. Są rzeczy, w które wierzę bardziej, w które mniej wierzę, które dla mnie są bardziej odklejone, ale jednak nie wierzę. Nie, no ja ci powiem, że nie, ta kwestia wiary to jest taka na dwa razy, wiesz, ci powiem, jeżeli chodzi o mnie, ja wolałbym nie poruszać tego tematu, bo, no tak jak mówisz, no każdy gdzieś tam w coś wierzy, nie? Bo nie da się żyć bez niczego, nie wierząc w nic, kompletnie. Nie, no w jakieś wartości na pewno trzeba wierzyć, coś wiesz. Coś tam masz, kurwa, zawsze, nie? Bo to też nie jest tak, że żyjesz, bo żyjesz, nie? Tak, oddychasz, no, ale... bo musisz, kurwa. No bo idzie samoistnie, nie? Z tym samoistnie? Czasami bym wolał, kurwa, oddychać, kurwa. Wiesz, jak jestem zmęczony. Taki dłuższy odpoczynek, mówisz. Kurwa, człowieku. Od wszystkiego, od życia, od... Tylko, że tak się nie da, kurwa, wiesz, wyłączyć guzika, odpocząć 3 miesiące, kurwa, na całkowitym wyłączam guzik, nie mam mnie. Nie da się. Trzeba jednak, no, funkcjonować rano, wiesz. Wiesz, całe życie leci do przodu. Musisz, kurwa, ogarnąć to, tamto. Nie da się. I kurwa, to nie pomoże, że cię noga boli, palec swędzi, kurwa, i tamto, kurwa. Nie. Trzeba zapieprzać z prądem, jak to mówisz. Za sztychem iść. Komuś lata, że ciebie, kurwa, że ty chory jesteś. No to akurat tak jest. To jest, ja ci powiem tak, kiedyś się... Jak swoje zdrowie, no to chory jesteś, no kurwa. Ja nie wiem, czy na pewno pamiętasz, Andrzej, te czasy, jak jeden drugiemu pomagał, wiesz, jakoś tak bardziej ludzie żyli razem, nie? Teraz już jest mniej tego, wiesz, że gdzieś tam ktoś się tobą zainteresuje, nie? Każdy patrzy do swojej kieszeni. Tak, ja go wyłączę, spoko. To lecimy dalej, Andrzej. Te kurwa opatrunki już tam. No widzisz, nie poszliśmy, kurwa, do tego. No z tobą jebane, to kurwa, żebym nie dotknął, wiesz, to. Nie poszliśmy do drogerii po opatrunki. No jeszcze zdążymy. Gdzie, do której tam jest? Do 10? Tam do 20 chyba max. No co ty gadasz? No, chwilę nagramy jeszcze i będziemy ten, też pójdziemy, żeby miał, bo to ważniejsze jest. Nie wiem, czy tak ważniejsze. Ręka odrośnie, czy nie? No chyba nie. Nie? Nie. No widziałem gorsze. Chyba, no ja też widziałem gorsze rzeczy. Nie będę oszukiwał. Na przykład w Berlinie... Wczoraj ci zdjęcia wysłałem, nie? No widziałem. No ja widziałem to, Andrzej, na żywo, nie, nie wiesz. Nie chcę się goić, kurwa. Mnie to, Andrzej, nie dziwi, bo ja to widziałem na żywo, wiesz, jak ci opatrywałem to. Także to mi tam, nie wiesz, nie robi jakieś krzywdy czy coś. Broń Boże. Ale ty musisz o to dbać, kurwa. Musimy załatwić jeszcze dla ciebie ten opatrunek. Ale to na ulicy się nie da dbać o rany, człowieku. No nie ja wiem, ale nie jesteś na ulicy przecież. Teraz jesteśmy na ulicy, ale za chwilę idziesz i jest ciepłe miejsce, kurwa, do spania. Ci, kurwa, to jest ważne. Ktoś chyba tam, kurwa, tak samo, kurwa, przewijasz sobie opatrunek, komu coś mnie pasi, kurwa. Wiesz, o co chodzi. Bo wczoraj mnie już wkurwił, przewijam ten opatrunek, kurwa, to mi odpada, to kurwa, to mi wypada z rąk, bo kurwa, tam mi wszystko, no. Kurwa. A ten przychodzi jeszcze, kurwa, coś tam pierdzi.
To cię zjeżdżył, chłop. Kurwa, zawijaj się, skąd kurwa widzisz, że zrobię sobie rękę. Żebym był chociaż pijany na śpiewanie. Nie byłem pijany, ale na śpiewanie. Co, może dlatego się doczepił? No, może dlatego, kurwa. Niewyraźnie wyglądałem, kurwa. Może być, Andrzej. Może być, no. Ja zajerałem po szlugu jeszcze, Andrzej. Nie, no ale chyba da się żyć w Holandii, co? Wszędzie się da żyć. Nie, no, ma miejsca na świecie, żeby się nie dało żyć. No, zależy, gdzie żyją. Zależy, jak się to ułożysz, nie? Rafał, ułożysz wszędzie wszystko, tylko to jest kwestia i przyzwyczajenia się do miejsca i akceptacji tego miejsca ciebie. No tak, no nie, no zgadza się, no, no zawsze kurwa. Jest obojętnie jak każde zmiany, no trzeba się do nich przyzwyczaić, trzeba je zaakceptować i przyzwyczaić tak, się do tego. Przyjdziesz i będziesz robił, co będziesz chciał, kurwa, nie, bo no, to nie jest tak. Oczywiście, to nie jest tak dokładnie, że ty przychodzisz sobie na ulicę i będziesz sobie robił, co będziesz chciał, kurwa, bo ona jest twoja. Nie, to ty jesteś jej. I ona, no, ci zabierze to... wszystko. Ona ci zabierze, to się, ona ci zabierze to się wszystko. Zgadza, no. Wszystko ci zabierze. Ona ci da dzisiaj. Da ci. Ale pokażę ci, na ile tego, ale ona zabierze wszystko z procentem. I musisz brać poprawkę od razu na to, że jak ona daje, kurwa, że ona odzyska. Ona odzyska. I to z nawiązką. Tak zapłacisz za to, jak kurwa. Ale co, nie myślałeś, Andrzej, żeby się zaprzeć? I pokazać jej, że to ty jesteś panem tego swojego losu? Ale takich jak ja, to jest kurwa setki tysięcy, które każdego dnia chcą pokazać, jednak tak nie jest. No ja wiem, ale to akurat jest dobre, Andrzej, bo jeżeli już chcesz... I oni walczą z tym tak samo. To już jest dobrze. Ja wiem, no. Co, ale są myślisz? Chwile, kiedy ty się poddajesz, nie dajesz kurwa. Andrzej, ja ci powiem tak, ja wiem, że ja mam całkiem inną sytuację i możesz mi powiedzieć, dobra, fajnie ci się gada, bo masz ciepło w dupę, stajesz rano, ale słuchaj, myślisz, że ja zawsze mam chęć iść do roboty? Nie, ale ja nie mówię, że masz zawsze chęć. Wiesz, też mam czasami tak, że bym, tak jak mówisz, wyłączyłbym się, róbcie sobie co chcecie, ja się za miesiąc obudzę wypoczęty. Zajebiście by było, no byku, kurwa, ja to biorę w ciemno. Ale ja mam tego świadomość, że ludzie mają obowiązki. Ja mam tego świadomość, no że ty właśnie masz obowiązki, że twoja kobieta ma obowiązki. Ja mam tego świadomość. No, no tak, ale wiesz, że tak tobie samo... za darmo nie przyszło to wszystko. No oczywiście, że nie. Ale co, w czym ja jestem lepszy od ciebie? Nie wiem. A jesteś? No bo mówisz, ty masz to, ty masz tamto. Ale ja nie mówię, okay, że ty masz, kurwa, ty pracowałeś na to. No tak. A że ja prawie, kurwa, nie pracowałem na to, to nie mam. Ale dobra, uważasz, że ja nie mam pretensji do ciebie, że ty masz. Uważasz, że wszystko jest stracone? Ja nigdy nie uważam, że jest wszystko stracone. No i widzisz, i to już jest dobre. Ja nigdy nie uważam, że jest i wszystko stracone. I to już jest dobre, Andrzej. Ani nie mam pretensji do życia, że ono mi tak postawiło inaczej, bo ja sam na to pracowałem, gościu. To były twoje wybory. Ja sam na to pracowałem, że kurwa życie jest dla mnie takie, nie inne, bo ja dla niego taki byłem. I Andrzej, to jest dobre, bo ty wiesz. Ty sobie zdajesz z wszystkiego sprawę. To ja nie jest tak, ja że, jestem, że ty głupola teraz grasz, ale czemu mnie życie tak potraktowało? Nie, ty doskonale wiesz, że to są twoje wybory. Ja nie mam pretensji do życia, kurwa. Nie. Ja nie do nikogo, że mi kurwa nie, że nie tak jest. Nie, Andrzej, to nie. Ja sam kurwa na to pracowałem, ciężko. No. Ciężko, kurwa. No wiesz, czasami, czasami łatwo, wiesz, dawało mi życie to, co bym nawet sobie nie spodziewał. Ja to i tak podeptałem i tak kopnąłem i tak poszedłem w swoją stronę, kurwa, swoimi ścieżkami. No to były twoje decyzje. Więc jakie mam mieć teraz pretensje do ciebie, że tobie jest lepiej, że ty masz pracę, że masz znaczy, tamto, nie, no, że każdy masz dom, kurwa. Z nas pracuje, wiesz, na to, co chce, tak? Wiadomo, że czasami cię że pewne rzeczy ograniczają, wiesz, bo no czemu ja teraz, nie wiem, nie siedzę gdzieś, wiesz, już w ogóle nie pracuję i tak dalej, nie jestem bogaty w mordę. Też może mogło być lepiej. Ale ja mogę iść do pracy, kurde, jak ja wolałem latać po ulicy, no to kurde, to przykro mi jest, no kurde. No. Mogłem się uczyć, matka mnie wysyłała do szkoły, ojciec mnie wysyłał do szkoły, płacili za wszystko. Kurde, ucz się. Nie, na chuj mi to, niech oni się uczą. Więc jakie ja mam mieć pretensje? No nie, no nie możesz mieć pretensji, ale dobre jest to, że sobie zdajesz sprawę, że to są, no twoje. Ale dlatego, że ja sobie zdaję sprawę, ja żadnej lekcji z tego nie wyciągnąłem.
No ale kto powiedział? Przecież co, jutro umierasz? Jest jeszcze kawałek, słuchaj, życia, Andrzej. Kiedyś ktoś, biegły psychiatra się mnie zapytał, czy żałuję tego, co ja zrobiłem w życiu? Ja nie, nie żałuję. Żałuję tylko tego, że się dałem złapać po prostu. A pan wie, że to normalnie to jest psychopata, tak się zachowuje, nie? W jedną, no, kurwa, no zdaję sobie sprawę, no ale co by ci pomogło, chłopie, gdybym ja ci powiedział, że ci żałuję, że żałuję tego? No co by to, tobie pomogło, kurwa? No nie, no. Nie żałuję, no bo znaczy, tak. Ja ci powiem tak, no ja podejmuję też czasami. A czy ja żałuję, czy nie, to jest moja sprawa. To, co ja mówię, to jest twoja sprawa i ty za to odpowiadasz. Ja tak wiem, samo, czego ty nie chcesz usłyszeć. Wiem, czego ty nie chcesz usłyszeć, ale usłyszysz to, czego nie chcesz. Bo taki jestem. Nie, Andrzej, to nie o to chodzi. Ja to akceptuję, jaki ty jesteś. Wiesz, to nie polega na tym, że ja ci będę matkował czy coś, tylko... Ale ty wiesz, że podjąłeś jakieś decyzje, które nie zawsze były dobre. W większości były. No, jeżeli tak je oceniasz... No patrząc na konsekwencje tego wszystkiego i na to, co się po nich, kurwa, no to widocznie nie były to, kurwa, dobre posunięcia. No nie. Albo mogłyby być lepsze. Mogłyby być, na pewno. Bo w ale tej to nie sytuacji... znaczy, że one są, kurwa, całkowicie złe. No ale dobra, no okej. Okay. A co powiesz na to? Dobra, odcinamy te złe decyzje. No podjąłeś złe decyzje, dobra, okej. Okay. Odcinamy to grubą linią, wypad z tym. Andrzej zaczyna od 99% zera. 99% osób, które do nich by powiedział, co on pierdolę, przecież, kurwa, za chwilę będzie robił to samo. No to, człowiek jest tak stworzony. Ale Andrzej, to zależy od ciebie. Człowiek jest tak nie stworzony. Nie od tych ludzi. Oni niech zagadają. Niech zagadają. Ale wiesz, że przychodzi taka chwila, że ty po prostu jest dobrze. Ty zadajesz, ale niby funkcjonujesz tym wszystkim, kurwa. Dajesz, łapiesz to wszystko, to wszystko. A przychodzi taka chwila, że masz pełen dość, kurwa, wszystkiego i twierdzisz, a jeba wszystko. Andrzej, ja ci powiem tak, ja też mam takie chwile w swoim życiu. Jak ci się nakumuluje jakieś tam rzeczy, które musisz poogarniać i to najlepiej na wczoraj, to też sobie myślę, widzisz, tak, pójdę spać. Tak, ty, tu ci przychodzi za prąd, za gaz, tu za mieszkanie, tu sam to wam, tu kurde, nie wyrobię, kurde, to trzeba kupić, to się zjeba. Ja wiem, ale Andrzej, to nie stało się u mnie z dnia na dzień, to pomału wszystko stopniowo szło, wiesz. Ale jest to... wiele ludzi takich, którzy uciekają od tego problemu, mają wyjebane, kurwa, kładą na wszystko. Nie daję rady. No może dość tak mam, być. Dość mam. Andrzej, no ja też czasami mam dość tego, ale wiesz, no dopóki walczysz, jesteś w grze. Oczywiście. Dopóki walczysz o swoje, jesteś w grze. Słuchaj, bo to też nie jest tak, że jak, wiesz, ja się będę zmieniał na lepszego. I że ci się nigdy ja noga już... Ja ci powiedział, że będę się na lepszego zmieniał. Nie, no a ja może tak, na gorszego. Nie, ja tylko ci daję taki przykład. To nikt nie powiedział też, że czasami ci się noga nie powinie i gdzieś tam sobie nie, wiesz, nie zatańczysz. To się może zdarzyć ale każdemu. Ja jestem tylko człowiekiem, ja mam wady, kurwa, każdy z nas. Inny, kurwa. Każdy swoje, z nas. Swoje potrzeby, swoje, kurwa, uzależnienia, swoje ciągotki. Andrzej. I ja też lecę w niebie czasami. Nie ma ludzi perfekcyjnych, nie ma ludzi idealnych. Choć niektórzy mają się za takich, ale naprawdę nimi nie są. Nie ma, nikt z nas nie jest idealny. Nikt. A niektórzy twierdzą, że są. No, wiesz, ja też znam takich, ale nie są. Ja ci powiem, Rafał, tak, no ja mam do siebie zajebiście duży dystans. Ja wiem, kto ja jestem, co ja mam za paznokciami. Co ja w życiu zrobiłem, na co mnie kurwa. Zdajesz sobie z tego sprawy. Zatem jest jedna rzecz taka, że ja mam popsutą głowę i to rzeczywiście, bo ja... Ty nie chciałbyś moich myśli usłyszeć, kiedy sobie leżę, kiedy kurwa... Ja się sam, czasami sam łapię na tym kurwa... Leżę i wiesz, coś co tam... Skąd mi to przylazło? Skąd ja to mam w głowie? Przecież jakby oni moje myśli słyszeli, no przecież kurwa, to za wariata bym wzięli już, kurwa. Ja się już na tym łapię, ja już to widzę, wiesz. Że jest już nie halo. To może czas zacząć to naprawiać. Jest już, Andrzej, dobrze, kurwa. Bo już, kurwa, nie wesoło. No, wiesz,
przeszedłeś swoje w życiu, nie ma co ukrywać. Znaczy bo to... ludzie przechodzą dużo więcej, no przeszedłeś, kurwa, każdy swoją drogę krzyżową przerabia sobie w własny sposób. No tak, no ale wiesz, i ulica, i a co ulica? Zamknięcie. Ulica to jest wybór, kurwa. Ja wiem, ale co, to nie psuje głowy? Tu nikt nie trafia przypadkiem. Ulica to jest twój własny wybór, kurwa. To nie jest tak, że ci mieszkanie zabrali, że cię wyrzucili i tak dalej. No z jednej strony masz rację. Ulica to jest twój wybór. Styl życia, łatwość. Z jednej strony masz rację, bo widzę to cię... że go wyrzucili z mieszkania, on trafił na ulicę i stracił pracę. A przez to stracił pracę. Gaz. I przez to stracił pracę. Uzależnienia. Dlaczego za mieszkanie nie płacił? Kasyna, narkotyki. No ale to wszystko, kurwa, to jest jeden wielki chłam, który podpina się pod jedno. Twoje kurwa, kurwa. Więc nie pierdolę, traciłem mieszkanie, bo mnie wyrzucili, bo nie płaciłem. A czego nie płaciłeś, jak chodziłeś do roboty, kurwa? Czego nagle przestałeś chodzić do tej roboty, co? No bo hajs szedł na co inne. Albo cię dybnęli w robocie trafionego. Tak, ukradli mi dokumenty, ja nie mogę pracować. A czego ci ukradli te dokumenty? Bo leżałeś na jeb... Kurwa, ta piłka. No nie, to jest, wiesz, ja się śmieję, ale to jest taka szydera bardziej, wiesz, bo... mówię, że trafił na ulicę, bo coś tam, czyjaś to jest wina, więc... Nie, no to, wiesz, ja to są, Andrzej, ja nie mam 15 lat. Nie, no to są sporadyczne przypadki, gdzie ktoś ląduje na ulicy. Ale tak, ci ludzie wracają, od razu, kurwa, wiesz, oni się odbijają, oni od razu wracają, bo oni nie chcą tej ulicy. Zgadza się. Oni się boją tej ulicy. Zgadza się. Wiedzą, liczą się z tym, że im dłużej na niej będziesz, tym bardziej ona cię pochłonie. A komu ulica pokazała drogę, pokazała mu jakiś styl życia, on na nią wraca, bo on tam się czuje bezpiecznie, on tam, wiesz, wie jak, co, jak, wiesz, połapać. I ta łatwość tego, ja nie wiem jak się to wytłumaczyć, no kurwa. Ja wiem o co ci chodzi, Andrzej. To jest po jak prostu... Na tym rogu będzie siedział pół życia i tam zbierał do kubka, on to będzie siedział cały czas. Bo on wie, że do tego kubka będzie mu wpadało. Bo jego już tam znają, jego kurwa, wiesz, na pamięć, no, i tam codziennie ktoś przyjdzie, kurwa. Jeśli wiedział, że w tym sklepie da się ukraść, to byś chodził do niego, aż go spali. Zwracał. Aż później znajdziesz się drugi, gdzie się dalej da ukraść. I ty nie będziesz płacił, bo ty pójdziesz się ukraść, kurwa. No coś w tym jest, Andrzej, to się zgadza. Jeśli wiesz, że ty tutaj codziennie, kurwa, zarobisz w tym miejscu, kurwa, zero, czy ty nie będziesz stał? No będę. No. Nie, dlaczego tam masz mieć zero, jak tutaj możesz mieć 100? No tak, wybierasz lepsze dla siebie. Łatwiejsze, nie lepsze. No, bo czy to jest lepsze, to nie powiedziane. No nie, no łatwiejsze łupy, no to się zgadza. No ale tak jak mówisz, nie, z tym się muszę też z tobą zgodzić, bo też zwróciłem uwagę na to, że ludzie, którzy lądują gdzieś tam, bo coś im się skrzywiło w życiu na ulicy, ci chcą jak najszybciej wyjść z tej ulicy i najczęściej to robią. Oczywiście, jeżeli nie dadzą się pochłonąć i nie spodoba im się to. Z Hamburga, których 5 lat temu spotkałem w Hamburgu, już 4 tutaj są. Co jest Hamburgiem? No bo już tam jest spalony Hamburg, jest ciężej, ale musieliśmy tutaj przyjechać, kurwa, ale dalej ulica. A tu jest nowe miejsce, można by się było. A też niedługo, bo to też miejsce, wiesz, że nowe, to nie znaczy, że nie będzie spalone za chwilę. No nie, bo jak nieudolnie coś robisz, nieudolnie jak, żyjesz, kurwa, na ulicy. Codziennie będą cię spisywać, codziennie będą cię łapać gdzieś tam, do końca, wiesz. Też będziesz spalony. Powiedzą, na razie trzymaj się, kurwa, Waldek. Lecimy dalej, no. Lecimy dalej, no. Zmieniaj kraj. Bo tu już jest przypał, gdzie tylko wylezisz, to zaraz się mają na oku. No nie, no to się zgadza. Bo... Dlatego ja też na tym centralu tak padam, gdzieś tam przejdę, coś tam tego, ale też nie chcę się za bardzo, żeby, kurwa, się za tutaj, długo, kurwa, nie pokazywać. Pokazywać, bo oni cię, kurwa, pamiętają, to jest tyle kamer, że oni cię pamiętają, chłopie, jak ty przechodzisz rano, kurwa, tym samym dworcem, jeszcze z tymi samymi osobami cię widzą, kurwa, to są dużo tyle, Polaków w Amsterdamie na ulicy? Tak, jak wszędzie. Do oporu. Jak wszędzie. Czy to w Berlinie, czy to w Hamburgu, czy to w Amsterdamie, czy to w Rotterdamie. Wszędzie są Polacy. Ale dużo? Stosunkowo, samo jest wszędzie. Okej. Okay. Ja bo się zawsze zastanawiam, a często widzę... To jest tak. Ucieczka z jednego kraju, bo tutaj już jest najebany. Do drugiego, wiesz? Tak się po prostu... Takie przejażdżki, wiesz.
przenoszą do innego, znowu ci z tego tutaj, wracą no, tam. Tutaj, nie? I cały czas się jak mieszają. Jak to palone wszędzie, to już w końcu się gdzieś wpierdzi, trzeba się odsiedzieć ten wyrok. No i dalej chwilę jeszcze bazujesz na tym kraju, bo tam wyczyszczone jest, nie? No tak, jak masz już wyczyszczone do zera, no to... No ale wyczyszczone to nie znaczy, że to jest takie coś. Gdzieś tutaj raz już się wpierdzi, no to już jest łatwość, kurwa, taka... No to już wiadomo, że cię też mają na oku, no bo już jesteś tam gdzieś... No tak, w Polsce. Tak jak ja. No, wjeżdżasz na dołek, no to trzeba się liczyć z tym, że ty siedzisz już na sankcji. Tu już nie ma, kurwa, że jakiś dozór, że podpisywanie, kurwa. Tu nie ma. Multirecydywa, kurwa, trzymasz 3 miesiące, trzymaj się Janek, bierz pinkiel, kurwa, lecisz. Cześć jak czapka, no. No, kurwa. Dostaniesz dwa ręczniki, kurwa, pastę, kurwa, do zębów, kurwa, szczoteczkę, na razie trzymaj się. Laczki, jak chcesz. Znaczy, laczki na sankcji nie dostaniesz. No co ty, kurwa? Na sankcji już nie? No co ty, kurwa? Własne ciuchy, kurwa. A, okej, okay. Na tej zasadzie. Ja to przynajmniej spakowany byłem na sankcjach, kurwa. Ja to byłem przygotowany. Miałeś to, co potrzebowałeś? Zresztą mi już jeba w głowie, kurwa, już parę dni wcześniej już, bo miałem popakowany nawet towar. Że byłeś przygotowany po prostu. Ja miałem towar popakowany nawet. Ja już wiedziałem, co jest, kurwa. Co już się kurwa. Co wisi nad głową. Jeżeli jak się pierdolę, wzięli mnie kurwa z tego, z dołka ten. No, do prokuratury. Kazali mi się ubrać, nie? Mówię, w których spodnie włożyłem, to kurwa palce rękawiczek, nie? Nie wiedziałem, w które spodnie, wiesz? Mama. A wiedziałem, że w których kieszeni mam, w których bojówkach, nie? Kurwa, patrzę do tej torby, mówię, dobra, ubieram te, chyba trafię, nie? Wjeżdżam, nie ma nic w kieszeniach, mówię, kurwa, w tej prokuraturze. Ja już wiedziałem, że mam sankcje, nie? No 3 miesiące, wracam z powrotem, kurwa, jeszcze na kryminał mnie zawiesi, nie było miejsc, nie? Wracam z powrotem na ten dołek, jeszcze raz się rozebrałem, mówię, kurwa, drugie spodnie ubieram, nie? A muszą być, nie? Ubrałem drugie, kurwa. Co ty, na bramę przyjeżdżam, kurwa, człowieku, kurwa, przywożył mnie na bramę, rękę włożył tylko do dresu, wyciąga, kurwa, palce z rękawiczek, mówię. Mówię, nie, niemożliwe, mówię, nie te spodnie. No, mówię, widzę, że przygotowany. Ale tak i tak tam coś tam jeszcze miałem uszknięte, wiesz, pochowane, ale większość zabrali, no. No, bywa, bywa, ale coś tam... A było coś dobrze tam, popakowane, dobrze coś tam było przeszło. Dużo. Coś tam przeszło. Coś tam przeszło, a. Ale było dużo, 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 dużo więcej. Chuj, no, to było 20, chyba 6, tak? 6 mnie zatrzymali, nie? Ja nie pamiętam, wiem, że myśmy mieli dzień później mieliśmy jechać do Hamburga. Tak, budzę się, kurwa, to była sobota, budzę się w czwartek. Mówię, kochanie, jeszcze chwilę pośpimy, kurwa, poleżmy jeszcze chwilę, nie? A klient do mnie mówi tak, mówi, ty już w kryminale z tydzień czasu jesteś. Ja patrzę, kurwa, mówię, o, kurwa, mówię, ja pierdolę, patrzę w okno, rzeczywiście, krata, mówię. Mówiłem jeszcze coś? No nie, tylko, kurwa, kochanie, jeszcze chwilę pośpimy, mówi, bo kurwa, zmęczony jestem strasznie. No, to ile no, czasu już byłeś? No co, bo ty do czwartku. Dopiero jarnąłem się, kurde, nie jarnąłem się, tylko dalej myślałem, że w domu jestem, nie? Ja byłem odcięty całkowicie. No to grubo było chyba, co? Mówię, nie ma kochania, nie ma nic, mówię, kraty w oknie. No to lipa. Wszedł p... I no, tak się... Na szczęście to jest... Rozdział się zamknął, kurde. Ty, 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 ty